Boże Biskupie Edwardzie, czcigodni ojcowie karmelici z ojcem prowincjałem na czele, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Ewangelia dzisiejszego dnia stawia przed nami wielkie zadanie, jakim jest droga miłości, którą Jezus rozumie bardzo szeroko i odpowiedzialnie. Spojrzenie Jezusa na miłość bliźniego to spojrzenie na wszystkich, nawet na nieprzyjaciół, za których nakazuje nam kroczącym drogą wiary modlitwę mającą być znakiem doskonałości na wzór Ojca Niebieskiego, który zawsze w każdym czasie i okolicznościach pokonuje zło dobrem, śmierć życiem, pogardę wywyższeniem i kłamstwo prawdą. W takim to kontekście Słowa Bożego gromadzimy się na Eucharystii w dawnym kościele ojców karmelitów, dziękując dzisiejszym gospodarzom, ojcom studytom, że zgodzili się, abyśmy poprzez tę mszę świętą złożyli Bogu dziękczynienie za dar życia i męczeńską śmierć błogosławionego ojca Hilarego Januszewskiego. Dzisiejsza uroczystość i miejsce jej sprawowania nie jest przypadkiem, ponieważ w murach tego klasztoru i w tym kościele rozpoczynał swoje zakonne życie ojciec Hilary, gdy w 1927 roku jako 20-letni mężczyzna rozpoczynał tutaj swój nowicjat, utwierdzając się w karmelitańskiej drodze powołania. To tutaj rozpoczęła się jego wędrówka życia zakonnego, która poprzez studia filozoficzne w Krakowie i teologiczne w Rzymie doprowadziła go do święceń kapłańskich, a dalej do duszpasterskiej posługi w krakowskim klasztorze, gdzie dał się poznać jako człowiek obdarzony wielką cierpliwością, nieugiętym charakterem, spokojem ducha i nadzwyczajną troską o ludzi potrzebujących i chorych. Heroiczność jego życia ukazała się w wspólnocie karmelitańskiej w grudniu 1940 roku, gdy w obronie swoich współbraci sam zgłosił się na gestapo i wziął na swoje ramiona odpowiedzialność za klasztor. Aresztowany i osadzony w krakowskim więzieniu na Montelupicz po czasie przesłuchań i poniżenia zostaje przewieziony najpierw do obozu koncentracyjnego w Sauhausen, a następnie do Dachau. W obozie pracował fizycznie na plantacjach. Był ceniony przez współwięźniów za dobroć, uczynność i poświęcenie. Wyróżniał się pogodą usposobienia. Tak ojca Januszewskiego wspominał współwięzień ksiądz Kazimierz Milewski. Nie tylko ja miałem go w obozie za przyjaciela, ale było takich bardzo dużo wśród księży, którzy cenili u niego jego dobroć, jego uczynność. Nikomu nie odmówił pomocy, a czynił to z taką skromnością i taką prostotą. Był pogodnego usposobienia, bo miał zawsze ufność w lepsze jutro. Ta cnota gromadziła przy nim dużo takich, którzy potrzebowali pociechy. On dodawał im otuchy. Karmelita wszystkim dawał przykład życia modlitewnego. Pod koniec wojny, gdy zbliżało się wyzwolenie, w obozie wybuchła epidemia tyfusu. Wówczas to ojciec Hilary zgłosił się dobrowolnie do opieki nad chorymi, będąc w pełni świadomy tego, że idzie na pewną śmierć. Świadczą o tym jego słowa, którymi tłumaczył swoją decyzję przed innymi więźniami.
Tutaj jesteśmy niepotrzebni, a decyzję podejmuję w pełni świadomości ofiary z własnego życia. Ja już stamtąd nie wrócę, ale tam nas potrzebują. Przez 21 dni posługiwał wśród chorych, gdzie 25 marca 1945 roku, czyli na krótko przed wyzwoleniem, otrzymuje wolność z ręki Boga, gdy umiera w opinii świętości. Przypadała tego dnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przyniosła jemu dar wolności życia wśród świętych i błogosławionych męczenników za wiarę w imię miłości Boga, bliźniego i nieprzyjaciela. W czerwcu 1999 roku święty Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji, wymieniając go pośród 180 męczenników II wojny światowej. Umiłowani bracia i siostry, dobrze, że ojcowie karmelici zorganizowali tę dziękczynną modlitwę w 20-lecie jego beatyfikacji właśnie tutaj, we Lwowie, gdzie jakże dobitnie brzmią słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas beatyfikacji. Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji 108 męczenników duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa, darem przywracającym nadzieję. Niech zatem poznanie błogosławionego ojca Hilarego i jego wstawiennictwo będzie dla nas darem przywracającym nadzieję nie tylko na lepsze życie, ale przede wszystkim na święte życie w miłości Boga, bliźniego i nieprzyjaciół. Niech postawa jego życia zaszczepi nas świadomość, że zło mamy zwyciężać dobrem, aby osiągnąć zbawienie Boga.